Witam grupę 21 i 23. Skręcamy w lewo. Skręcamy w lewo, przechodzimy tuż na parking i potem można przejść za ogrodzenie. Schodzimy z drogi, schodzimy z drogi. Postój jest do 16:45. I tak w roku ubiegłym jest połączenie live, jesteśmy na YouTubie. Tutaj jest kamerka, będzie można pozdrawiać, zobaczyć. Znaczy, jeżeli wasza rodzina, znajomi chcą zobaczyć, to muszą wejść na naszego YouTube'a i was zobaczą. Do przyczepy. Tylko to jest gorące? Witam grupę 17:22, skręcamy w lewo, schodzimy z drogi. Wchodzimy na teren kościoła. Postój do 16:45, 16:45. Na parkingu są nasze wozy. Tutaj koło wozu technicznego jest ustawiona kamera. Można pozdrowić swoją rodzinę. Wchodzimy na teren kościoła. Postój do 16:45. 16:45. Na parkingu są nasze wozy. Tutaj koło wozu technicznego jest ustawiona kamera. Można pozdrowić swoją rodzinę.
usłyszeć Twój głos, rozpoznać Go. Daj mi wybierać Twe słowa pośród tysiąca słów. Daj mi zobaczyć Twą twarz, zatrzymać wzrok. Pokój znajduję w Tobie, gdy widzę Ciebie blisko. Jezus, Jezus.
bracia i siostry z grupy 17 i 22. Do licznych obietnic, których nie spełniłem, dołączyła kolejna. Miały być dzisiaj zapisy na autobus, ale ich nie będzie. Będą jutro. No ale wiecie, czyli na pewno będą przed wyjazdem. Jutro będą na pierwszym postoju w Chełmie. Informacje są takie, że autobus nas zatrzyma się w trzech miejscach. W Bolechowicach, w Białym Kościele i w Krakowie przy Stadionie Krakowi. Będzie można zabrać bagaże we wszystkie te trzy miejsca i odebrać sobie. I koszt takiego autobusu to 40 polskich złotych, ewentualnie 10 euro. Także jakby ktoś dysponował inną walutą, to w ten sposób. Jutro w Chełmie będą zapisy. Mamy 60 miejsc, więc myślę, że dla każdego zainteresowanego się znajdzie. Także proszę cierpliwie czekać i przepraszam za opóźnienie. To tyle, dziękuję.
Halo. Ja pozdrawiam cię. Co Bóg nas wybrał, by nas pozyskać w dniach ostatecznych, by wszechświat ujrzał Bożą chwałę w nas. Bóg szczerze nas kocha jako owoc swego planu. Jego dzieło w nas zostać udoskonalony przez Boga i wtedy Boże dyscyplinowanie, oczyszczanie i przycinanie wywołają w Tobie pożądany efekt. Możesz mieć w swym sercu miejsce dla Boga, nie szukać własnych korzyści, nie myśleć o przyszłości, niesiesz ciężar wkroczenia w życie i posłuszny jesteś dziełu Boga. Szukasz Bożej prawdy, dlatego Twe cele nie są złe i Twoja relacja z Bogiem jest normalna. Pierwszy krok do wejścia.
Ducha Świętego jest normalne i rzeczywiste. Kiedy czytasz słowa Boga i kiedy modlisz się, o, wtedy jesteś niewzruszony, a cały świat zewnętrzny wpływu nie ma na ciebie, nosisz w sobie.
Raz, dwa, trzy. Szczęść Boże. Ja chciałem pozdrowić moją rodzinkę tutaj, która może mnie ogląda w tej chwili w domu, a wam, bracia i siostry, chciałem przypomnieć albo poinformować, że na sklepie jest taka woda 500 ml niegazowana i ona jest od sponsora, więc ona jest za darmo. Można ją ze sklepiku pobrać za darmo. 500 ml niegazowana. Jeszcze jedno ogłoszenie, jakby ktoś potrzebował, to na karetce są też do zabrania maseczki i przyłbice, tak? Dobrze? Dobrze. Tak, też za darmo. Boże dzieło w dniach ostatecznych wykonuje ten zwykły człowiek. On obdarzy wszystkim Cię, o wszystkim zdecyduje też. Czy sądzicie, że taki człowiek mógłby być tak prawdziwy?
prosty i nie wart choć wzmianki. Czy jego prawda was nie przekonuje? Czy jego czyny nie wystarczą? Czy jego ścieżką nie warto iść? Skąd niechęć do niego w was? Co sprawia, że postępujecie tak? Uciekacie mu i odrzucacie go. Przez wzgląd na przyjście drugiego wcielenia Boga Bóg przebaczył wam, łaskę okazał wam, a słowa te dziś przekazać wam chcę. Zwykły człowiek ten, co Bogiem jest wcielonym, wielką wartość dla was ma, tak wielkiej rzeczy dokonał wśród ludzi Bóg. W nim prawda wyraża się, to on źródłem prawdy jest. On drogę wskazuje wam, czy wciąż nie rozumiecie? Czy w tych prawdach wciąż nie widzicie śladów Bożego dzieła? Bez dzieła Jezusa człowiek nie mógłby z krzyża zejść. Bez wcielenia w tym dniu ci, co schodzą z krzyża, nie byliby uznani przez Boga. Nie wkroczyliby też w nowy. Raz, raz. Szczęść Boże. Ja chciałam skorzystać z czasu antenowego, pozdrowić całą grupę 18 z Nowego Prokocimia, która nie mogła z nami iść, oraz zaprosić i przypomnieć o koncie na Instagramie Tu Ptamy do Mamy, który prowadzimy, gdzie możecie obserwować, podglądać, jak idziemy. Czeka na was m.in. świadectwo sióstr służebniczek. Zapraszamy! Sądząc po działaniach i uczynkach w waszym życiu, wszyscy potrzebujecie fragmentu.
szum Bożych słów każdego dnia by was zaopatrzyły. Bo zbyt wiele wam brakuje, a wasza wiedza i zdolność przyjmowania są zbyt marne. Zbyt marne. Żyjecie w miejscu pozbawionym prawdy i zdrowego rozsądku. Nie macie podstaw, by znać mnie lub prawdę. Brak wam zasobów niezbędnych do życia. Wasza wiara opiera się na mętnej pewności, na doktrynie i rytuałach. Chcę, by wszyscy, którzy idą za mną, dostąpili mego zbawienia. Chcę, by wszyscy, którzy idą za mną, otrzymali prawdę. Prawdę, którą dają ludziom moje słowa. Mam nadzieję, że wszyscy ludzie osiągną moje zbawienie. Co dzień obserwuję wasze działania, wasze intencje, wasze złe owoce. Nigdy nie znalazłem nikogo, kto prawdziwie złożył swe serce i ducha na mym nieporuszonym ołtarzu. Więc nie chcę na próżno dawać wszystkich swych słów takiej ludzkości. W swym sercu planuję tylko ukończyć swe dzieło i przynieść swe zbawienie tym, którzy jeszcze go nie dostąpili. Tym, którzy jeszcze go nie dostąpili. Chcę, by wszyscy, którzy idą za mną, dostąpili mego zbawienia. Chcę, by wszyscy, którzy idą za mną, otrzymali prawdę. Prawdę, którą dają ludziom moje słowa. Wszyscy ludzie osiągną moje zbawienie Bóg ma wiele życzeń. Chciałby, byście zachowali się właściwie, byli wierni w wypełnianiu swych obowiązków. Mieli prawdę i człowieczeństwo, umieli wyrzec się wszystkiego i oddali swoje życie Mu. Wszystkie te nadzieje wynikają z waszych niedostatków, zepsucia i nieposłuszeństwa. Od tego musisz zacząć. Najpierw powinieneś rozpatrzyć swoje wykroczenia. Wszystkie myśli i zachowania w życiu, które dalekie są od prawdy. To, czego Bóg wymaga, proste jest, lecz nie tylko tego od was chcę. Nie drwicie i nie lekceważcie jego próśb. Bądźcie rozsądni, nie ignorujcie tego zadania. Bóg oficjalnie mówi, że nieważne jak ciężko i dobrze pracujesz, jakie masz kwalifikacje, jak ściśle podążasz za nim, jak poprawiłeś swą postawę. Jeśli nie robisz tego, czego wymaga Bóg, nigdy nie zdobędziesz jego uznania. Potem dla każdego buntu i
otoczenia. Znajdź prawdę, która rozprawi się z nim. Siostry i bracia, powoli nasz postój dobiega końca. Trochę zmiany noclegów, niewielkie. Grupa 18, 19 i 20 idzie do Trzyciąża. 18, 19, 20, miejscowość Trzyciąż. Pozostałe grupy do Jangrotu, czyli 17, 21, 22, 23, Jangrot. Odległość jest taka sama, inne trasy. Dwie grupy idą do Trzyciąża, a dwie grupy do Jangrotu. Brata z grupy 19, który wie, jak z pochodniami tutaj, co tam trzeba zrobić, proszony tu podejście do wozu technicznego. Brat z grupy 19 od pochodni, bardzo proszę podejść do wozu technicznego. Bożym celem jest, abyście spełnili swe marzenia i wcielali w życie swe ideały. Nie chcę zrobić z was głupców, przekreślcie wszystkie swoje obliczenia, pomysły i plany. Traktujcie pole Boga poważnie, albo zakończy on swe dzieło, zamieniając w popiół wszystkich ludzi, gdyż wrogowie, ludzie złem cuchnący, na szatana wzór, nie będą mogli wejść do Bożego Królestwa czy przyszłego wieku. Oficjalnie mówi, że nieważne jak ciężko i dobrze pracujesz, jakie masz kwalifikacje, jak ściśle podążasz za nim, jak poprawiłeś swą postawę. Jeśli nie robisz tego, czego wymaga Bóg, nigdy nie zdobędziesz Jego uznania. Jego uznania. Jego uznania. Zapraszam grupę 18 i 20 do mnie, tu w rejonie tej bramy docelowo, która będzie przy wozach technicznych. Dla niektórych będzie to praca, dla innych widoki na przyszłość, rodzina, w której się urodzili, albo ich małżeństwo. Inaczej niż oni my, ta grupa ludzi, inaczej niż oni my, ta grupa ludzi, cierpimy za słowo Boże dziś. Jako ludzie, co służą Bogu, doznaliśmy niepowodzeń na drodze wiary w Niego. To jest właśnie ta droga, którą obierają wszyscy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jako istot ludzkich wchodzimy na właściwość.
jest czas. Raz, raz, raz. Grupa 18 i grupa 20 się ustawia za znakiem. Grupa 20. Grupa 19 jako druga ruszy. Grupa 19 ruszy jako druga. Ze szlaku pielgrzymowego pozdrawiam moją rodzinę, a przede wszystkim moje ukochane wnuki Marysię, Zosię i Franka. Brat Ryszard, porządkowy dziewiętnastki, proszony do niebieskiej przyczepy. Bracia i siostry, dziś zapraszamy na godzinę 20 do Jangrotu, do kościoła. Będzie godzina adoracji w ciszy Najświętszego Sakramentu, więc zachęcamy po pięknym dniu, żeby jeszcze z Panem Jezusem się spotkać. O 20 zaczynamy, o 21 będzie zakończenie błogosławieństwem i apelem jasnogórskim, więc serdecznie, serdecznie zapraszamy. A grupę 17, żeby zabrała śpiewniki, bo pewnie pomodlimy się kompletą na zakończenie oraz będziemy czasem jakieś pieśni tam jako przerywniki śpiewać. Dziękuję. Grupa 18 i 20 rusza. Początkowo do przodu. Do niego należy, a ludzie.
szczędząc wysiłku, nie tworzyć własnych pojęć, nie czekać biernie na śmierć. Dla Boga Jego dzieło najważniejsze jest dzieło zarządzania, najważniejsze jest dla ludzi, najważniejsze jest wcielanie słów Bożych w życie i spełnianie. Grupa 19 podchodzi do drogi. Raz, dwa, trzy. To słychać. Nice. Czemu ludzie nie wspierają zarządzania Boga, gdy On działa dla ludzi? Bóg tak wiele dokonał, a wy widzicie i słyszycie, lecz stoicie jak słupy. Czyż tacy ludzie nie zginą? Bóg dał ludziom wszystko, dlaczego nie mogą wykonywać? Grupa 19, ruszamy. Przechodzimy na prawą stronę. Przechodzimy na prawą stronę jezdni. Pamiętajmy, że jesteśmy w Europie, w Unii Europejskiej jest prawostronny ruch. Uwaga! Mamy znalezioną bluzę w Maruderze, którą tutaj trzymam, taką ładną, białą, jasną. Jakby czyjaś była, to popatrzcie na drogę. Popatrzcie na drogę, taka bluza. Czyja to bluza? Jakby ksiądz Mirek spytał w grupie, czy ktoś zgubił, bo być może jest podejrzenie, że to od was. Witamy księdza koordynatora. Grupa 21 i 23, proszę do przodu. Grupa 21, 23, zapraszam do przodu.
cenię i okazywanie gniewu. Otrzymuję sprawiedliwość i klątwy. Praca nad tymi ludźmi to odkrywanie zepsucia w nich, aby je zobaczyli i byli w pełni przekonani. Gdy człowiek stanie się posłuszny, zakończy się w